No to jest bardzo śmiały pomysł tańczyć muzykę Lutosławskiego, która jest na pewno nie do tego napisana. Może jeden wyjątek stanowi mała suita, która się daje tańczyć cudownie i która rzeczywiście jest stosunkowo łatwa choreograficznie. Natomiast ta reszta była trudna, ale chwilami zaskakująca i bardzo wiele kompozycji choreograficznych wydawało mi się oryginalnych, świeżych, takich zaskakujących. Zresztą i muzykę przy tej choreografii się słyszy inaczej, więc bardzo to było w sumie ciekawe i do końca wytrwałem. Druga część zresztą przez to była właśnie ciekawsza, że była bardzo oryginalna. No to wszystko razem jest w ogóle dobre i śmiałe, bo prawda, Szczecin nie jest metropolią, która by trzęsła naszym baletem. Więc bardzo mnie cieszy, że takie inicjatywy powstają.